Dobry wieczór, albo może po kolei dzień dobry, miłego popołudnia i dobry wieczór, dobranoc to tak na pożegnanie, nie? Proszę Państwa, panie i panowie, i teraz z jaką literą powiedziałem panie i panowie, czyli... Z dużej litery powiedziałem, czy z małej litery? Może się nachylę dzisiaj właśnie szybciutko już nad tym Rzymian. Takim fajnym, co to zapowiadałem, że tam różnie bracia i siostry próbują używać, żeby zaprowadzić spokój, ale zarazem będąc nieposłusznymi słowu, dlatego że przez nieświadomość, która jest w nich, bo dzisiaj takie mamy czasy, prawda, że teraz wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy wszystkim reprymendy dają i YouTube wszystko zniesie, jak to się mówi, jak jeszcze się niedawno mówiło, że papier wszystko zniesie, nie, można napisać, a dzisiaj to YouTube wszystko znosi, czyli wszyscy są kochani i chcą dobrze. I chcą przy okazji, no niestety złą robotę, bo chcą zamykać usta. Ale okej, powiedzmy, tak, jakieś pobudki były. Nachylmy się do takiego za chwilkę wersetu sztampowego, sztandarowego, czyli ci mi, że jesteś, że osądzasz kogoś i w ogóle i zostaw w spokoju wszystkich. Bawmy się dobrze i kochajmy się, prawda? Więc za chwilkę nachylimy się nad 14 rozdziałem Rzymian. W związku z czym otwórzmy, tak jak to jeden młody braciszek mówi, przepraszam, ale mam ten, no czasami humorek, nie? Powiedzmy, że powstańmy bracia i siostry, ale tak normalnie jazda, jakbym miał kazalnicę, to ale by była jazda. Czyli usiądźmy teraz może, albo otwórzmy Biblię. Więc tak, przeczytam kawałek w związku z Rzymian 14 rozdziałem. Przeczytam kawałek z 1 Koryntian 7, co następuje. Paweł tutaj w liście do Koryntian, bo pamiętamy, Korynt był miastem, z tego co pamiętam, portowym, bardzo dużo handlu, przerzucanie różnych rzeczy, bogate miasto, dużo ruchu było. Ale też to był kraj, gdzie był zabór bodajże rzymski, ale też Grecy, więc mieszanka kulturowa, czyli była chyba Grecja pod zaborem Rzymian, gdzie Rzymianie wtedy nie rządzili. Ale teraz tak, stąd tutaj są pewne uwagi w pierwszym liście do Koryntian. Bardzo szeroki taki list, który w związku ze społecznością pamiętamy, że napisać coś, to w cenie były papirusy, jakieś rzeczy, to sobie tak się nie pisało, tak jak dzisiaj na prawo, na lewo wszystko, a jeszcze dyktując, prawda, dzisiaj to my mamy, że możemy podyktować coś, samo się zapisuje, jest przetransferowane na tekst. I kiedyś tak nie było. No usiąść i coś napisać, to jednak już było coś. Część z was, nawet dość znamienita, pamięta, chociaż tu przedział jest spory, ale czekajcie, psa schowam, bo tak to nie będzie. Dobrze, już jestem. Czyli tak, miasto portowe, mieszanka kulturowa. Paweł pisze, dyktuje, czy pisze list. Z różnymi uwagami zbierało się, pojemność miał ogromną, brat uczony w piśmie, zna kilka języków, grecki, hebrajski, rzymski, ma obywatelstwo rzymskie i teraz nasz brat napisał do braci wierzących i sióstr, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i chcieli żyć pobożnie i zbożnie, chwaląc tego, który jako Duch Święty w nich zamieszkał, dając nowe życie.
wyzwalając ich z poprzedniego życia, z grzechu. Natomiast ponieważ był to proces i było wielu nowych wierzących, to pamiętamy, że to są początki zborów, zgromadzeń, takich właśnie ludzi, którzy są, mają nadzieję żywota wiecznego. To były początki. No i też mamy, tak jak do dzisiaj widać we wpisach, prawda, w naszych korespondencjach, mamy różny poziom wzrostu duchowego, tego wejrzenia. Więc tak też było i w Koryncie. I pisze różne uwagi Paweł do braci i sióstr. Natomiast pamiętamy też, że są to czasy, kiedy są warstwy społeczne, czyli mamy panów i mamy niewolników i sługi. No sługi to i do dzisiaj są w Indiach, natomiast niewolnicy, czyli ludzie, którzy nie decydują w ogóle o swoim życiu, są własnością po prostu, ludzkie życie jest własnością, cały człowiek jest własnością drugiego człowieka. Tak to było. Jeszcze nawet do niedawna w Ameryce. Ale w duchowym wymiarze również się to zdarza, że niektórzy by chcieli, żebym ja był ich własnością, prawda? Co też za chwilkę będzie. I teraz tak, o żonie, o mężu. I teraz tak, 17, 1 Koryntian 7, 17. Poza tym wszystkim, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Był ktoś w chwili powołania, czyli kiedy się nawrócił, obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Co z tym? To nie chodzi o zewnętrzne jakieś kulturowe zgromadzenia, tylko po prostu o zmianę wewnętrzną, nie? Czyli mówi tam po prostu, nie? Kłopatologicznie. I teraz tak, niech nie ukrywa obrzezania. Czyli byłeś Żydem obrzezanym, czy jakimś tam przyklejonym, bo Żydem to wiecie, że wystarczy, ktoś przechodzi na żydostwo i jest Żydem, nie? To tam nawet nie trzeba było. Jest tak jak w Starym Testamencie, przychodźca się przyjmuje i się jest obrzezany. Czyli tak, niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje, bo to nie gra roli, to są stare rzeczy, mamy nowe życie wewnętrzne. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Powtarza to, zostałeś powołany będąc niewolnikiem, nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego, widzicie? Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest wtedy niewolnikiem Chrystusa. I teraz przy okazji tutaj od razu nadmienię, będziemy poruszać się pomiędzy, kto może, czy ma aplikację z różnymi wersjami Biblii, greki, albo drukowaną interlinię, może sobie pozaglądać, czy to do Koryntian 7, 1 Koryntian 7 rozdział, czy to do Rzymian. Będziemy się poruszać za chwilkę w kilku greckich słowach. Jedna grupa to będzie za chwilkę, to jest słowo greckie doulos, czyli to jest niewolnik. To jest niewolnik. Typowy niewolnik bez swojej woli. Jest własnością. To jest niewolnik. Drugie słowo to jest sługa, który jest płatnym sługą. Można zatrudnić sługę. Słudzy w Indiach nie są niewolnikami. Mają pensję płaconą za to, że są w domu, wynagrodzenie i służą. I wracają do domu. Więc to są słudzy. To słowo w grece brzmi diakon. To znamy to. To jest taki właśnie człowiek, który usługuje, ale nie jest niewolnikiem. I teraz
To nawet ja nie miałbym czasu teraz za bardzo wszystkiego wam przylatywać. Możecie sobie kolejny kawałek przeczytam, zanim przejdziemy do Rzymian jeszcze. Również w liście do Efezjan, czyli Efes, tak, w Efezie. Słudzy, bądźcie, czyli 6:5, słudzy, i tutaj jest napisane w 5 douloi, czyli niewolnicy, nie słudzy, niewolnicy, niewolnicy. Bądźcie posłuszni panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Czyli tutaj nie słudzy, bo tu jest właśnie polskie tłumaczenia operują, no jakoś tak, nie wiem, poprawność polityczna czy coś, no jednak są rozróżnienia, trzy różne słowa, ale to za chwilkę wam powiem, nie? Czyli po polsku da się zaraz to zrobić, no nie wiem, czy my w Polsce aż tyle będziemy mieli, ale żeby zrozumieć kulturowe rozróżnienia, dobra? Tak, po pauzie, bo telefon miałem. Jeszcze raz, tak, i tutaj mamy tak, Efezjan 6:4, niewolnicy, 5:6:5, niewolnicy, tu jest przez, łamane przez słudzy, ale niewolnicy, tak, douloi, czyli słudzący, ale niewolnicy, no normalnie się ubierali i chodzili, tylko tyle, że byli podlegli panom, czyli normalne mieli, niewolnicy też mieli żony w ogóle i dzieci, nie? Także jak rodzili w niewoli, to dalej byli właścicielami. No, kto chce, niech się tam sobie poczyta, jak to było, to tylko wam mówię, dobra? Żeby potem zrozumieć, pójść dalej. Niewolnicy, bądźcie posłuszni panom, czyli tutaj mamy... Aha, właśnie. O, bardzo fajny przykład wam podam. Dobra, bo to już będziemy rozszerzać troszeczkę. Tak o, Efezjan jest bardzo nam pomocny, dlatego że Efezjan 6:4 mówi: a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie. To jest... lecz napominajcie... dzieci, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. I to jest w 4 wersecie Efezjan 6:4 jest użyte z małej litery dla, wkładajcie do rozumu, czyli napomnienie, nautesia, nautesia, czyli u nas się mówi z angielskiego notice, nie? Albo noticed, albo note, tak? I to, a tu po grece no, nautesia, czyli napomnienie, wkładanie do rozumu, ale komu? Dla Pana. Kyrio, kyrio, kyrio. I teraz uwaga, przechodzimy do 5, czyli zanim dojdziemy do Rzymian. To jest cały świat ówczesny, prawda? Za czasów Pawła. Efezjan 6:5 dalej. Niewolnicy, bądźcie posłuszni komu? Znowuż kyriois, czyli liczba mnoga, znowu kyriois, raz, że mała, tak, litera, i teraz komu, co tam jest napisane wcześniej, że ojcowie? Nie, to jest wszystko, czci ojca, matkę, dzieci, jest relacja w trzech, czterech wersetach, jest relacja o rodzice swoim w Panu, w kyrio, tak, pierwszy, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim, waszym, w Kyrio, Panu, tak? To już wchodzimy w temat, tak? Czyli znowuż mała litera, czyli gdybyście zobaczyli w interlinii, to cały grecki zapis jest tylko z małych liter i weź się tu rozeznaj, prawda? Czyli kontekst, kontekst, kontekst. To jest piękne ćwiczenie, żeby przeczytać z małych liter wszystko, bez przecinków i tak dalej, bo wtedy nagle trzeba załapać ducha. I to jest piękne w Grece właśnie, nie? Że z kontekstu wynika, że dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Cały kontekst będzie mówił, że w Panu, w rzeczywistości, ale dobra. Dalej lecimy. Na dół schodzimy, niewolnicy, przepraszam, bądźcie posłuszni panom, kyriois, liczba mnoga. To dlaczego tam nie w Panu? Czyli jakie dzieci w Panu? Może o niewolnikach? Nie, tam nie chodzi o niewolników na górze. Dzieci, bądźcie rodzicom swoim w Panu jakimś. Nie, nie. Tam chodzi o Jezusa Chrystusa. Pierwszy 6:1 mówi o Chrystusie, tak? Ale na dole, niewolnicy, bądźcie posłuszni swoim panom, również kyriois, ale liczba mnoga, ale
Panom już tłumacze robią z małej litery, prawda? Z małej litery. Na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Ale siódmy co dalej mówi? A, no i nie pełnią służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać wewnętrzne życie. Lecz jako słudzy Chrystusowi. Poczuwaj się w swoim wnętrzu. Nie patrz na swój status zewnętrzny, ale wewnętrzu, że jesteś... Co znowuż? Szósty? Nie ma słudzy, tylko jest napisane jako... niewolnicy douloi, tak, czy douloi, czyli mówi, czuj się niewolnikiem nie tego zewnętrznego, ty jesteś wolny jakby w Panu, ale czuj się zniewolony, że dla Pana żyjesz, nie? I teraz, wiedząc, jako niewolnik, i co mówi? A patrzcie się, już ósmy, już popuścili pasa, tak? I teraz w wersecie ósmym, źle to jest przetłumaczone, czy w Warszawce, czy tam w Tysiąclatce, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, oni to obrócili, co prawda, kolejność, ale wiedząc, że każdy cokolwiek otrzyma, czy to dobre, czy złe, czy to jest niewolnik, czy wolny, tak? I czyli widzicie, douloi, tutaj już w ósmym jest, w Grece, na końcówce jest napisane, że czy to niewolnik, sługa douloi, widzicie? Czyli patrzcie, jaka jest niekonsekwencja w tłumaczeniu. Czyli w ósmym wersecie mamy douloi, czyli nie było problemu, że niewolnik, panu, tak? Ale w innych, powyżej, w tym samym jest słudzy, piątym jest słudzy, ale również jest douloi, nie? Piąty jest również douloi. Widzicie, jaki jest brak konsekwencji? To jest tylko przykład zaledwie. To jest zaledwie przykład, dobra? Czyli dobra, czyli mamy już tak, że douloi to jest niewolnik, diakon to jest rzadziej używany, ale to jest ten usługujący, powiedzmy nawet za odpłatą, czyli nie tam w zborach, nie mylmy, tylko mówimy o sługach domowych, tak? Takich, którzy są sługami płatnymi, nie? Do posłania, do działania, do służby. Pan w kontekście zawsze jest z małej litery, tylko dopiero z kontekstu wychodzi, że wychowujcie w karności dla Pana, tak? Dla Kyrio. Przepraszam. Z dużej litery. Dobrze. Kolejne słowo, czyli co byśmy jeszcze, bo wiecie, dużo myśli miałem różnych gdzieś tam, a jak przychodzi do nagrania, to gubię różne rzeczy. Bo tutaj bardzo fajny ten Efezjan, zapłaty od Pana, a obawa się jeszcze, 9 w Efezjan, 6-9, dobra, polećmy już dalej. A Kyrioi, panowie, tak, czyli to samo czyńcie względem nich, zaniechajcie groźby. Czyli wiecie, to takie zachowanie, jak teraz mamy mobbing w pracy, nie? Takie bardzo złe, no nie? Takie wiecie, tylko on się zwraca do wierzących, nie? Teraz wy panowie, nie? Czyli może macie czasami tak, że zdarza się, że gdzieś jest szef wierzący i pracownik wierzący, nie? Ale on tu pisze ogólnie do różnych klas, do braci wierzących na różnej płaszczyźnie, tak? Czyli jest zgromadzenie, zbór i się spotykają, o ile ktoś może się przyjść i spotkać, nie? Czyli niewolnicy też mieli czas wolny na wyjście. I no bo chodzili tak, no, bez przesady. Nie byli łańcuchami. Niewolnik to nie jest łańcuchami skuty, jak bzdury tam nam czasami się wydaje, że ktoś w łańcuchach. To tak nie działa. Nie? Ale dobra. Teraz tak. Mówi, a wy panowie, czyli Kyrioi, tak samo względem nich zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno jak i oni mają Pana w niebie, Kyrioi mają Pana w niebiosach, tak samo i że On nie ma względu na osoby, nie? Czyli On właśnie, Bóg w niebie nie patrzy na nas jako na panów, niewolników, sługów, nie? Czyli mamy tutaj już to wyjaśnione. I teraz przeskakujemy do Rzymian w końcu, nad którym mieliśmy się nachylić. A jeszcze wam podpowiem, że jedna siostra się odezwała, napisała, wstrzeliła się bardzo w dziesiątkę o niewolnikach. Czyli nie trzeba tutaj medytować w jaskini czy w jakimś klasztorze. Bardzo fajnie Pan objawia, pokazuje nam.
Więc chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo fajnie siostra też zobaczyła. Nie, nie ona jedna, jeszcze ktoś tam tak samo gadaliśmy. Ale chcę zaraz wam coś powiedzieć, przepraszam. Teraz taką. Czyli mamy poruszony temat niewolnika, diakony, douloi i kyrio. I teraz taką przechodzimy do Rzymian 14. Poprzedza, jeszcze wrócę tylko wam dalej, że tak samo wcześniej jest nadmienione w 13, zanim o tej miłości było, Paweł również w liście do Rzymian, bo tam to było do Efezów, nie? A do Efezjan, a teraz do braci sióstr, którzy się spotykali razem, chwaląc Pana, modląc się z różnych warstw społecznych w Rzymie, również Paweł pisze do nich, żeby każdy człowiek poddawał się władzom zwierzchnim, czyli znowuż dotyka pewną kwestię społeczną, pośród czego się poruszamy, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. I teraz o, na służbie. O, i to jest to fajne słowo. Rzymian 13:4 mówi, że jest ta władza na służbie u Boga. Czyli patrzcie się, że teugar diakonos, czyli to już jest inna sługa, inna służba, widzicie? Diakonos, nie? Czyli to nie jest niewolnictwo, tylko że wykorzystuje Pan, służy, zwyczajnie wykonuje pewną pracę. Ten system, ta władza ma pewną pracę, czyli mamy system sądowniczy, czy sędziowie są wierzącymi? Nie, nie są wierzącymi, nie? Ale rozsądzają nasze sprawy teraz? Rozsądzają, prawda? Więc to jest diakonos. Tutaj nie jest to niewolnik, czy to jest ktoś, kto wykonuje pewne polecenia, ale nie wiem dlaczego mi. I w kolejnym, jeszcze dalej, w tym czwartym pojawia się po raz kolejny to słowo, ponieważ jest, nie na próżno nosi miecz, bowiem jest sługą diakonos, którzy karze i tych, którzy złe czynią, a dobrym nagradza, tak? Sługą tych, którzy nie, przepraszam, bo zgubiłem tutaj, odpłaca w gniewie temu, co czyni źle, nie? Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Czyli jest to narzędzie, tak? Że gdyby nie ci ludzie, to co my byśmy mogli robić? Czyli Bóg używa sędziów, policji i tak dalej. Dziękować Bogu, że tak to jest, nie? Czyli mamy zestaw dobre, złe, ale chwalić Boga, że tak jest. Potem mamy końcówka 13 o zachowaniu. Czyli o jak to się tam działo, takie napomnienie, noc przeminęła, przybliżył się dzień, odrzućmy tedy uczynki ciemności, obleczmy się w zbroję światłości, postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach, rozwiązłości. Stąd pamiętacie ten obrazek, ja tam wam dałem takie biesiady, uczty przy fontannie ostatnim razem, być może teraz też dam w Rzymie. To można sobie na internecie poglądać, czy to na wazach, czy na freskach w Rzymie, czy gdzieś tam, wiadomo, w starych budynkach, jak wyglądało życie. I teraz no, rozpusta się szerzyła i także taki był świat, tak jak i teraz. Tak jak i teraz, nie? Dlatego Imperium Rzymskie upadło, Bóg pokarał ich. Tylko, że już kolejne imperium, to już świat będzie w ogóle osądzony. Także już teraz czekamy już nie na upadki imperiów, tylko już wszystko się rozbestwiło i grzech tak wyległ przez internet na świat, że już nie ma tutaj mniejszego lub większego zła. Wszystko jest, tonie w bagnie. Ale obleczcie się, końcówka 14, w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwość. I teraz 14. A słabego wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je.
Czyli patrzcie się, jak się łączy. Tam jest wcześniej o rozpustach, o biesiadach, czyli pewna myśl leci. Gdybym ja na przykład to pisał, tak samo bym, tak jak teraz wam mówię, co prawda na podstawie tekstu, ale jeśli się wypowiadamy, jest pewien ciąg, który się łączy coś, nie? Czyli jakby nie odbiega to daleko, bo to jest bez sensu, to jest życiowy list. Dlatego Paweł, kiedy pisał ten list, miał coś jeszcze w tle, jakimś echem w głowie, nie? Czyli mamy tak, o, w 13 jest postępujmy przystojnie, czyli cały świat rzymski, tylko ten obrazek sobie zobaczcie, co tam, jakieś tam rozpusty nie ma, co prawda, ale jest takie widać, oj, dużo towarzystwa, tu se jedzą, tam se jedzą, dogadzają sobie, nie? I tam fontanna, tam jakieś te kąpiele były, te, jak to się mówi, łaźnie publiczne, nie? Tam sobie gadali to, i tamto, więc można sobie takie zapoznać się z takimi obrazami, jak życie wtedy się toczyło. I że to było pospolite, czyli dzisiaj mamy odpowiednik tego, tak zwane weekendy, zapiątki, że ludzie żyją zapiątkami, ludzie żyją weekendami, że umawiają się na piątek, już się piątek zbliża, trzeba gdzieś wyskoczyć na miasto, sobota oczywiście koniecznie, trzeba coś popić, nie, albo w piątek, więc taki jest kult końca tygodnia, nie, kult końca tygodnia i to nie da się tego ukryć, więc te biesiady, te rzeczy dalej mają miejsce i dalej w tym kontekście nie w biesiadach, w pijaństwach, w rozpustach i w swarach i zazdrości, czyli taki harmider, jak pójdziecie na rynek, gdzie tam, czy w barze, czy gdzieś tam takie, to no to tak było, nie? Ale teraz tak, o, i teraz właśnie a propos jedzenia i słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, czyli już były takie, wiadomo, kulturowe różne przesłanki, ale niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął, czyli przychodzi nam z powrotem Efezjan, tak, prawda? Czyli są niewolnicy i tutaj mamy jeszcze podział na to, że w tych mieszankach kulturowych były, ale to za chwilkę przejdziemy do kwestii jedzenia. I teraz tak, o, kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego? I uwaga, dochodzimy do meritum sprawy. Tutaj w Grece jest nie sługa, moi bracia i siostry, panie i panowie, ale też nikt nie będzie wiedział, czy z dużej, czy z małej P. Sługa jest czwarty, to jest, już wam dokładnie mówię, ojke ten. To jest domownik, pracownik domowy, nie? Czyli od słowa oikos, czyli dom. To jest domownik. Domownik, ten, który ma zadania przy domu. Czyli to jest osoba, bądź to na pewno nie niewolnik, tak, ale ze specjalną funkcją, może to być sługa płatny, natomiast ze specjalną funkcją, przepraszam, osoby, której powierza się pewne zadania i która troszczy się o dom, jest to osoba godna zaufania. Tak, jest to osoba godna zaufania, która ma pewną pozycję w jakimś domostwie. Ma jakąś pozycję w jakimś domostwie. Czyli tutaj mamy do czynienia z opisem, że mają pewne miejsce, są różne domy, a to jeszcze wam troszeczkę poszerzę, dobra? Bo to też możecie sobie na internecie zobaczyć, zabudowania, jak wyglądały domostwa w Rzymie i w ogóle na Bliskim Wschodzie, Efes, no bo to nie chodzi o jakąś wielką świątynię, tylko te przeciętne domy, domostwa, nie? Czy nawet dzisiaj w ogóle zobaczcie sobie na Bliskim Wschodzie, jak wyglądają domostwa, jak są skonstruowane. Po pierwsze, jest patriarchat, czyli ojciec rządzi, głowa rodziny, wszyscy trzymają się zazwyczaj razem, czyli są to rodziny wielopokoleniowe
I oni mieszkają w jednym domu, stąd tam te pięterka dobudowują. Ale ta architektura później różnie to wyglądało, natomiast generalnie idea trzymania się razem zawsze była. I teraz wspominamy również historię Abrahama, który bezdzietny woła do Pana, jeszcze Sarę miał, ale woła, że schodzę do grobu, nie mam potomka i przyjdzie to Eliezerowi, wszystko mojemu słudze, domownikowi, tak? Czyli on mówi mojemu domownikowi, tak? Czyli nie jest powiązany genetycznie ani krwią, po prostu krwią, nie jest to krewny, tak zwany, tylko jest to domownik, który później w domyśle wiemy, że jest posłany po Rebekę. Czyli nie jest z imienia wysłany, ale to jest ten najbardziej godny zaufania, Eliezer. To już wam też mówiłem chyba ostatnio o tym imieniu, tak? Mam nadzieję. Stąd widzimy, że domownik jest to specyficzna funkcja, jest to człowiek na pewno pełny, godny zaufania. Ale teraz tutaj mamy, wracamy do Rzymian. I teraz jest pewien donos, ponieważ wiemy z innych części Rzymian, że to, do kogo pisze, kogoś ma na myśli, na trosce, no kogoś, kto tam sieje zamęt, czyli jakiś judaizujący chrześcijanin, który no jest dość cielesny, prawda? I albo przynajmniej dwóch, którzy tam mieszają. I teraz zwraca się konkretnie, no bo przecież Paweł potrafi budujące pisać rzeczy, więc nie pisał tego ani do mnie, ani do ciebie, bracie, siostro, za 2000 lat, tylko pamiętamy o czytaniu tekstu najpierw na płaszczyźnie historycznej, czyli to jest Paweł, ma pewien wygląd, ubrania, sandały, pisze do pewnych realnych ludzi, którzy żyli przed nami 2000 lat, tak? Czyli ma kogoś na myśli, i mówi, ja nie mogę sobie brać wszystko jak poezja, że Biblia do mnie jest pisana, nie. Ja mogę wyciągnąć pewne wnioski z tego, ale muszę rozumieć, co ja czytam w ogóle, nie? Czyli Pan może mnie pouczyć tą historią, prawda? Czyli może nas pouczyć tą historią. I wtedy Duch Święty będzie używał, jeśli w ogóle rozumiemy. Stąd jest wiele zamieszania i nieporozumień, nie tylko z tym wersetem, ale wieloma innymi. I teraz tak o, zwraca się, kimże ty jesteś, że osądza. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Paweł zwraca się do pewnego człowieka. Kimże ty jesteś, nie? Kimże ty jesteś, nie? Czyli wykorzystuje pewną sytuację i rozlicza pewną sytuację. Tam był, pozdrawia tam, wiadomo, że różnych ludzi, pamięta o nich, ale też pisze z odległości pewnej. Czyli to naprawdę podróże. Słuchajcie, ja teraz był u mnie brat, którego spotkałem, widziałem się z nim ostatnio, nie wiem, czy nie 23 lata temu, albo 22, albo 21 lat temu. Takie odstępy z kolejnym 15 lat. Tak to mija. Nie za Polskę, a tamten akurat za granicy. Ale nie możemy wszędzie latać i się widywać tak często. Latka lecą, prawda? Więc tak samo Paweł tymi statkami, te podróże zajmowały wiele czasu. To nie było tak łatwo się poruszać i sobie skakać, latać w te a nazad, nie? Tak to nie działa. Stąd bardzo ważne te listy były. No i Pan używa tych listów ku naszemu zbudowaniu, ale dalej przyjrzyjmy się. Zwraca się Paweł do kogoś. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Kogo? Cudzego domu. Domownika, prawda? Czyli jest jakiś człowiek, że są donosy do pewnej sytuacji, no czyli chyba na litość, nikt z nas nie przypuszcza, że siedzi Paweł, pisze poemat, albo tak sobie myśli, co by tu napisać w ogóle, jakie są sytuacje życiowe, nie? Co by takiego ciekawego napisać, żeby to przetrwało 2000 lat, nie? Żeby to Pan użył. Nie, tak to nie działa. Są realia, ja dostaję czasami czyjąś konwersację na WhatsAppie, prawda? Czytam jakieś screenshoty, wiecie, tam z tych podpisów, nie? Że czy to z YouTube'a, czy to z Facebooka, wysyłacie mi takie screenshoty. Tak to tam jest, można mi linka dać, można ten, to jest publiczne, nie? To ja wejdę gdzieś, też przeczytam, nie? Czyli widzimy czyjąś konwersację. Tutaj również widzimy pewną reakcję. Pamiętajmy, że te niektóre rzeczy, listy są reakcją na czyjeś zapytanie, na czyjś donos. Brat z ciężarem zadzwonił, do nas zadzwonił, a tam napisał lista. I tu Paweł mówi, kogoś mając na myśli, kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego ojko, jak to tam było? Ojke ten, domownika. Czyli mamy już jasność, dobrze? Ale czy to coś za wiele zmienia? Tak, troszeczkę zmienia. Czyli dalej kontekst. Czy stoi, czy pada,
Do pana swego należy. I teraz uwaga, tu jest z małej litery napisane, widzicie? Czyli to ja wam coś chcę jednak powiedzieć, tak? Patrzcie się. Do pana swego należy. Czy stoi, czy pada, do pana swego należy. Ostoi się jednak, bo pan ma moc go podtrzymać. Tak? Czyli tu jest kwestia, kiedy jest jakiś domownik i w tym domu panowie również są niewierzącymi. Pamiętamy z Efezjan, tak? Paweł adresuje do różnych ludzi, z różnych warstw społecznych. Czyli to nie jest tak, że cały dom jest wierzących. Nawraca się jakiś domownik, nawraca się jakiś sługa, nawraca się jakiś niewolnik, ale on, tak jak my dzisiaj, my mamy mężów, żony niewierzących, prawda, rodziców, współpracowników, szefów, nie? Halo, jesteśmy osadzeni w świecie. Więc tutaj były okropne osądy, że ktoś jest w jakimś domu, domownik, i tam jest ktoś niewierzący, gdzie na przykład są ofiary, bardzo było wielobóstwo w Rzymie, gdzie są, jedzenie jest ofiarowane bożkom. Tak? I były też również nauki o tym, że mięso można jeść albo nie jeść. I tu jest cały kontekst, pamiętamy o judaizujących ludziach, o judaizujących. Czyli ten człowiek w domyśle, kiedy wrócimy się do innych, siódmego rozdziału prawdopodobnie Rzymian, albo tam jeszcze wcześniej, nie wiem, czwarty czy siódmy, to kiedy zobaczymy, co ten człowiek chciał robić o obrzezaniu, o tym, że o szabatach, prawda? No miał niezłe ciśnienie ten człowiek. Tak dzisiaj na internecie są tacy szabatujący, hejtem ziejący, że wiecie, że ty w piekle zginiesz, bo ty szabatu nie czcisz, nie? Tacy są, normalnie tacy są i tacy też tam byli. Pamiętajmy, to są tacy ludzie, którzy nas otaczają. Możemy sobie ich podpatrzeć na internecie, nie? I teraz kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę, czy stoi, czy pada, do pana swego należy. On tam jest, rozumiecie? Tam jest jakiś dom i on do niego należy. Ostoi się jednak, bo pan ma moc go podtrzymać, tak? Czyli są w jakimś domostwie domownicy, czy to cudzy płatni, diakoni, czy to niewolnicy bez prawa, prawda? Tutaj jest wszystko, ale teraz oni mają swego pana. I ostoi się jednak, ale teraz już dalej co jest? I oczywiście, przepraszam, Warszawka źle tłumaczy, ale zaraz jeszcze to zajrzymy do, powiedzmy, tysiąclatki. O, albo nawet wiesz co, wiecie co, do... O, no fajnie, z 1632 Biblia Gdańska bardzo fajnie to tłumaczy. I teraz zaraz wam powiem jeszcze coś, jeszcze tysiąclatka zajrzymy. No i oczywiście tysiąclatka też nieźle. Warszawka, ja wam powiem, naprawdę strasznie. Później ci protestanci i ta cała ekumenia, to są diabelskie właśnie takie zapędy. Oni później tak już, bo to jest na inny temat, są już odcinki porobione w ogóle też, ile zmian jest w Bibliach. Ale dobra, to nie jest aż takie ważne, ale to przez takie błędy później właśnie są pewne rzeczy pozakrywane. Nie jest to może bardzo strategiczny werset jakiś, powiedzmy, nie? Ale dobra, wracamy tutaj. Jest napisane tak, że ten, kto jada, może zostańmy przy tysiąc lat za chwilowo, ten, kto jada, niech nie pogardza tym, który nie jada. A ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada, bo Bóg go łaskawie przygarnął, tak? Czyli tutaj Bóg, czyli tam jest napisane wcześniej, zaraz, Bóg go przygarnął i jeszcze zajrzę do King James, tak samo. I teraz tak o. Tysiąclatka, jak i Warszawka, poprzerabiali tam w czwartym wersecie. To jest dość taki strategiczny werset, troszeczkę się nad nim zawiesimy, dobra. Tam jest takie coś, że kim jesteś, że... Nie wiem, muszę do polskiego przejść, nie będę wam po angielsku czytał, ale powiedzmy, co możemy jeszcze sobie zobaczyć, może toruńską. Kim? O, no i toruńska też już bardziej wiernie, nie? Bo teos jest napisane w Grece, nie?
I teraz jak czytamy czwarty. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego, a nawet fajnie już wam podpowiedziałem chyba, że cudzego domu, czyli to jest domownik, który służy u kogoś w domu, ale mówię ze specyficzną taką funkcją, dla własnego pana, i tutaj tak samo toruńskie nie bardzo, ja tego nie kupuję w ogóle, chcę się wam podzielić tylko moim osobistym poznaniem. Absolutnie się nie zgadzam z tą dużą literą. Bo dlaczego? Już wam tłumaczę. Sensownie. Dla własnego pana stoi lub upada. I teraz tak, o, jeśli jest napisane, że powiedzmy nawet już abstrahując od tej roli, no nie, że cudzego sługę domu, cudzego, bo dla własnego pana stoi pada. I teraz uwaga, jest napisane, że my jesteśmy domownikami wiary, my do siebie należymy. Nie ma takiego czegoś, że jest dwóch Jezusów, dwóch pięciu bogów, rozumiecie, dziesięciu Kyrios, Chrystusów 15 tysięcy, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Tutaj jest nagana do cielesnego człowieka, który osądza. Rozumiecie? O to chodzi. My gubimy, czytając, po prostu bez zrozumienia, szybko lecąc, łykając te wszystkie interpretacje, my zwyczajnie potykamy się o kamień obrazy. Zwyczajnie przeoczamy narrację, nie umiemy czytać ze zrozumieniem. Tutaj sednem jest, że ktoś osądza drugiego, że są różne sytuacje w różnych domach. Ktoś służy w domu u Krysznowca, u buddysty, u jakiejś Dionizosa, kogoś wyznawcy Zeusa, prawda? Są różne potrawy. Wiecie, że Krysznowcy roznoszą święcone orzeszki. To też nie polecam brać, jak was na deptakach częstują. I takie potem katolicy mają święcone jedzenie, prawda? Komu poświęcone, nie wiem. No dziękowo komu, jakiemu Bogu, nie wiem. Przemycone od jakiegoś obfitości ten Bożek. Zapomniałem, jak to się nazywa. Tyle jest pogaństwa w katolicyzmie. I teraz, no bo to jest specyficzny rytuał przy Wielkanocy, prawda? Jaki katolik modli się nad jedzeniem każdego dnia, prawda? Żeby dziękować Panu, czy mieć wdzięczność za to, że ma co jeść. Ale to inny temat, nie? I teraz tak, o, czyli różne domy z różnymi bożkami, ale ktoś osądza, a Paweł co robi? Reguluje. Reguluje. Reguluje, że nie możemy osądzać tego, że ktoś jest podległy w domu, gdzie są bałwany, prawda? I teraz on ma sumienie skalane. Czy wy wyobrażacie sobie, popatrzcie się, zrozumiejcie teraz ten kontekst, że ktoś nie ma wyboru, co je. I teraz mamy, nie wiem jak wy, ale są takie kazania, czasami dzielenia, że spotkać można wierzących. Ja rozmawiałem, nie? Że na przykład dobrze jest, jak się jedzie do wierzących, z jakiegoś dziś kraju, czy odwiedza się kogoś niewierzącego, nawet zapoznać się, że savoir vivre, czy co można spożyć, nie, czy tam podziękować, czy. I teraz niektórzy żaby jedzą, niektórzy ślimaki i tak dalej, nie? Niektórych od razu to napawa, a dla niektórych jest to rarytas, coś chce ci dać, a ty odmawiając możesz obrazić. Więc tutaj mamy niewolników, sługów, mamy domowników, którzy nie mają wyboru, co będą jedli. Oni tam są, oni nie mogą odmówić. I teraz jest, właśnie zaraz przejdziemy, tylko okularki znowu założę. Jest kwestia kalania sumienia, za chwilkę do tego dojdziemy. Ale teraz ktoś krytykuje. Tak samo tam była kwestia obrzeski i tak dalej, ale co krytykuje, prawda? Co krytykuje? Zaraz dojdziemy spokojnie do wszystkiego do końca. I teraz tak, o, tu jest kwestia jedzenia, tak? Czyli tam jest je albo nie je, nie? I teraz, ale jak się kończy czwarty? Ale zostanie, dlaczego ja uważam, że mała litera, że dla własnego pana stoi lub upada, bo tam była kwestia stania albo upadania, kiedy wchodził, kłaniali się, prawda? Stoi albo upada dla własnego pana, ale dlaczego dla własnego? Czy my mamy różnych bogów? Jak możesz mówić jako wierzący, że on ma własnego pana? Nie rozumiem tego, nie? Że co, że co on ma własnego pana? Nie. Czyli tam jest mały pan powinien być, jest relacja sługi do pana swojego, dla własnego pana stoi pada. Proste, proste. Jest kontynuacja myśli. Po czym po średniku jest teos, bowiem jest mocny go postawić, tak? Teos. Dlaczego zmiana jest z pana na Boga? Teos jest, tu jest zwyczajnie pokazany na ziemi, jest sytuacja sługa i pan,
który musi coś zjeść, prawda, albo nie jeść, i teraz on ma, ale jest wierzącym naszym braciszkiem kochanym, tak, u kogoś w domu, ale teraz on ma Boga, nie? Ale to jest karcący słowo, werset, to jest do jakiegoś cielesnego, okropnego brata, no być może podupadł w ciało, nie, może jest bratem, ale judaizującym dalej, nie wiadomo, bardzo karcące słowo. I teraz... Piąty. Jeden wprawdzie osądza dzień ponad inny dzień i on tu cały czas mówi, pamiętajcie o tych właśnie świętach, tak samo żydowskich, jak i rzymskich. Inny, jeden wprawdzie osądza dzień ponad inny, czyli świętuje, drugi natomiast każdy dzień osądza tak samo, traktuje, nie? Czyli święta, święta, mamy dzisiaj święta, były niedawno święta radości, wesela, uśmiechu, cokolwiek, wiecie, a po niektórych tam spływa, nie? Jakiś dzień uśmiechu, nie? Widzicie? Prosta zasada. Każdy niech jest upewniony w swoim myśleniu. Każdy niech jest upewniony w swoim myśleniu. Czyli w sercu po prostu rób, to nie są bardzo ważne rzeczy, nie? I do dzisiaj tak jest, tak samo jest. Że niektórzy z was świętują, latamy z kwiatkami dla mamy i tak dalej, bo wypada, drugi nie. Jeden urodziny świętuje, drugi nie. Imieniny ktoś świętuje, drugi nie. Mamy różne. To nie jest kwestia Królestwa Niebios. Zapewniam was. Ani urodziny, ani imieniny, ani jedzenie i picie, bo to później jest to napisane w Rzymian. I teraz tak, być może gdzieś tu blisko. I teraz taką. Każdy niech jest upewniony w swoim myśleniu. Kto myśli o dniu, czyli kto poważa jakiś tam dzień, dla Pana myśli. A kto nie myśli o dniu, tam, że w epetynce tam sobie myśli o tym, o, jakiś specyficzny dzień, dla Pana nie myśli, tak? Czyli tu już jest przeskok i tu się zgadzam z dużą literą. Tutaj jest dla Pana, że ten domownik, każdy, a potem mamy rozbicie to w Efezjan, że są domownicy i panowie, tak? Ale tutaj mówi o tym, że we wnętrzu musi być takie podejście, że mamy my Pana, i tu się zgadzam z tym Kyrios, że dla Pana myślący jest Kyrio, dniu Panu, Panu myśli, rozumuje. Kto nie myśli, dla Pana nie myśli, czyli tam, kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, i nikt dla siebie nie umiera. Nikt z nas, czyli widzicie, już tu grupuje, nie? I ten, co oskarża i mówi o sobie i o tych braciach, niewolnikach i na służbie. Prawda? Czyli tutaj z tego kontekstu i takich miejsc będziemy mieli wiele. Że raz jest w kontekście Pan z małej, raz z dużej. Więc trzeba troszeczkę na spokojnie przeczytać. I jeśli są kontrowersje, to właśnie one spowodują, że to nachylmy się, nie? Nachylmy się. Dlaczego ten werset tyle razy jest nadużywany i tylko w negatywnych aspekcie, nie? Czyli była kwestia jedzenia, prawda? I a nie robienia wszystkiego, wolność domku w swoim domku, prawda? Czyli to już tak rozszerzam teraz już tą analizę, że nie ma tu mowy, tutaj jest kwestia przynależności do jakiegoś w domostwie sługi, domu, on należy do jakiegoś pana i musi tam coś jeść albo przestrzegać świąt, tak? Ale Paweł znowu jak zwykle mówi o rzeczywistości w sercu, tak? Czyli tu już przeskakuje w szóstym, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. A wcześniej było o zachowaniu pewności w swoim, gdzie to było? Czy to później będzie? Żeby mieć upewnienie, piąty. Każdy niechaj będzie pewny tego swojego zdania, czy jakoś tam różnie to tłumaczone jest. Czyli, że każda wszelka niepewność grzechem jest. Czyli nie kombinuj tam, dobra, chcesz to ten. Ja uważam, że powinniśmy rosnąć, że powinniśmy rozumieć kwestie świąt, kwestie różnych rzeczy, ale okej, jeśli... Dlatego też sam Paweł mówi, że słaby za sierzynę jada, to nie ja wymyśliłem, tak? No to sam Paweł mówi, słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Widzicie? Ale co? Jeden wierzy, że może jeść wszystko, czyli głównymi tematami jest jedzenie mięsa i jarzyny oraz kwestia świąt. I czy nie są to te wciąż problemy nasze, które wszyscy rozwątkowują i się kłócą o to? Czy do dzisiaj to się nie toczy? Czyli tutaj jest kwestia tego osądzania. Ten werset wybrzmiewa tylko w tym kontekście. Ale żeby nie było tak łatwo i prosto, dalej lecimy. Czyli mamy to już chyba uporządkowane.
Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt nie umiera, czyli właśnie to jest ta osobista relacja z Bogiem w niebie, bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przez to czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz? I uwaga, czyli poparcie się, jak przychodzi Paweł, przejście jest mniej więcej już właśnie w czwartym, jest przejście, nie, jeszcze piąty, o, szósty. Paweł przechodzi do kwestii duchowych, czyli mówi o naszej relacji, że dla Pana, że nasze serce jest skierowane dla Pana, a nie pomiędzy nami. Zostaw ty jego, zostaw tam jego w domu, ty się módl z nim, nie oceniaj, czy on tam jadł to poświęcone, czy nie jadł poświęcone, bo potem będziemy, za chwilkę, nie wiem, czy to będzie w tym liście, ale że dla czystego wszystko jest czyste, a dla zbrukanego wszystko będzie zbrukane, pamiętacie? Czy kaczka, czy nie wiem, jakieś, bo tam były te koszerne, niekoszerne, znowuż wiemy o czyste, nieczyste, czyli żydowskie przesłanki judaizujących. Pamiętajmy, kontekst, kontekst, kontekst. Judaizujący ludzie, którzy sieją zamęt i którzy są zaborczy wobec pogan, którzy jedzą różne rzeczy, są po domach, gdzieś tam służą i jedzą również takie nieczyste rzeczy. Czyli pamiętamy tekst, tak? No to po co to brać gdzieś do innego rzeczy, zapchać usta komuś, kto karci, napomina i gromi. Witajcie ponownie po przerwie. Dzień kolejny. Ja mam swoje życie, muszę czasami coś przerwać. Dogrywam do tamtego, co tam skończyłem. Karci, gromi, aha, że ten werset jest właśnie używany jako zatkaj gębę, że nie będziesz nic tutaj mówił przez niedojrzałych ludzi. Ale dobrze, wracamy do jednak do tekstu, nie? Czyli kochani, mamy czasy niewolnicze i niewolnik był przez Pana wyceniany, prawda? Według tego, jaki był silny, co miał, co mógł robić. I to byli niewolnikami, byli ludzie również z podbojów, to byli biali. To, żebyście, bo dzisiaj malują niektórzy, że to czarny jakiś Murzyn, bzdury. To mógł być Słowianin, to mógł być ktokolwiek, prawda, ze wsi. Wsie do niedawna należały do panów, więc się sprzedawało całe wsie z ludźmi, więc naprawdę musimy to tak jakby uzupełnić ten cały obraz, że Paweł, który sam siebie nazywa niewolnikiem od pierwszego wersetu, że on jest niewolnik, nie diakonos, nie żaden tam householder czy jakiś tam inny, tylko jest niewolnikiem. I w świecie niewolniczym, kiedy Paweł pisze to do braci świętych w Rzymie, do pochodzenia żydowskiego, on sam był pochodzenia żydowskiego, miał papiery pochodzenia, był Żydem, miał papiery również rzymskie, obywatelstwo rzymskie. I porusza się w świecie, gdzie są niewolnicy i słudzy. I teraz tam jest jeszcze kwestia tego, że za zabicie niewolnika nie groziła kara. Stąd przechodzimy, tylko zaraz okularki. Nie wiem, gdzie są. Trudno. Coś widzę. Albo czekajcie. Dobra, już jestem. Obym duchowo wyraźnie widział, chociaż tam oczami to. Och. I teraz tak, o, znowuż wracamy. Patrzcie się, co jest. Wiem, że długo to trwa. Nawet tutaj trzeba zrozumieć natchnienie Pawła, że Paweł owszem odnosi się do pewnej sytuacji, ale on cały czas jest duchową istotą. Jest naszym bratem, który ciśnie nas i tych ludzi, do których pisze, że mówi z innej pozycji. Mówi w siódmym również, że nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Widzicie? Czyli wtedy można było, to było, no nie, że tam ktoś zabijał dla fanu swojego niewolnika, no spokojnie, aż tak nie było. Ale było tak. Czy my nie mamy zdenerwowanych ludzi dookoła? Czy nie ma morderstw?
Czy nie ma naprawdę okropnych ludzi gdzieś dookoła? Daj takiemu niewolnika, który, gdzie będzie kulturowo przyznane, że nic mu nie grozi. Czy nie, to jest w ogóle, my sobie chyba nawet nie wyobrażamy, w jakim świecie oni żyli. To było ludzkie życie. To nawet jak ja o tym myślę, to mnie trzepie, a wami nie? A taki świat był. Taki był świat. Taki był świat. Do dzisiaj nawet są pewne taryfy ulgowe, wyobraźcie sobie, w Indiach, że